Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakowywać będziemy kolejne, mam nadzieję, że świetne słuchawki od firmy Gamdias. Są to słuchawki dla graczy HB2, czyli taka troszeczkę tańsza wersja słuchawek Eros V2, które niedawno oglądaliście u mnie na kanale. Jeśli chcecie poznać dokładną cenę, zapraszam do opisu filmu, tam są linki. Natomiast co do tych słuchawek, są to słuchawki stereo podłączane przez mini jacki, typowe słuchawki dla graczy z mikrofonem. No cóż, przyjrzyjmy się im bliżej. Ok, tak więc oto HB2 firmy Gamdias. Jak widzimy, już na opakowaniu kompatybilne są chociażby z PlayStation 4. No i mamy takie podstawowe informacje. 50 mm przetworniki, mikrofon wielokierunkowy, bardzo lekkie zawieszenie i dwa rodzaje połączenia. Teraz sobie zobaczymy to wszystko. Natomiast z tyłu mamy jeszcze specyfikacje. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, 108 dB czułości, 32 ohmy oporności, średnica głośników 50 mm, czułość mikrofonu 58 dB i długości przewodu 1,20 m i przedłużenie 1,60 m. A więc pora jest sobie rozpakować i zobaczyć. Ok, moi drodzy, HB2 już opuściły kartonik. Standardowo mamy naklejki Gamdiasa, mamy też instrukcję i już patrzymy, co tu jeszcze mamy. Ok, tutaj nie mamy układu dźwiękowego własnego, za to mamy dwa mini jacki do mikrofonu i do słuchawek. Jest też oznaczenie na tych mini jackach, jak widzicie. Panel sterujący podobny do tego, jaki był w Gamdiasach Eros V2, czyli wyłączenie mikrofonu, wyłączenie dźwięku i głośniej, ciszej, tym razem w formie potencjometru. Pamiętacie, narzekałem w tych Erosach V2 na to, że tam były przyciski, tu mamy potencjometr, więc bardzo fajnie. Pewnie spowodowane jest to tym, że tutaj mamy mini jacki, tam było połączenie USB, może to w jakiś sposób koliduje, że musi być przycisk. Tak więc mamy takie rozgałęzienia do komputera, to jest ten 1,60 m typowo do komputera, żeby korzystać z mikrofonu. Natomiast podstawowy kabel 1,20 m ma pojedynczego mini jacka, za to jest 4-pinowy, czyli po prostu na przykład podłączymy do smartfona i wtedy mamy też mikrofon dostępny. No i zobaczcie, w przeciwieństwie do Erosów V2 nie mamy błyszczącego plastiku, takie fajne, matowe, gumowane tworzywo. W środku też coś jakby skóra węża czy jakiś pancerz, bardzo fajnie to wygląda. Powiem wam, że słuchaweczki naprawdę leciutkie. No dobrze, pałąk podobny jak w Erosach, też taki samodopasowujący się. Mikrofonik również bardzo, bardzo podobny. Praktycznie taki sam, tak samo działa. Muszle generalnie przypominają tamte, czyli powinno się tutaj zmieścić całe ucho, są dość duże. No i ta pianka raczej taka standardowa, nie jest ani jakoś super miękka, ani twarda i jest jej, powiedzmy tak sobie. Myślę, że to wystarczy, natomiast testy pokażą wielogodzinne użytkowanie tych słuchawek. Generalnie myślę, że wykonane są dobrze, wydają się być lekkie, a jak zagrają, oczywiście okaże się w testach. Będzie i test mikrofonu, moje wrażenia z odsłuchu różnych gatunków muzyki oraz oczywiście z testów w grach. Tak więc na dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Zapraszam też na mojego Facebooka i do opisu filmu po ciekawe linki. Pozdrawiam was, cześć!